Grupa 15, kolejka Orlen Ekstraligi Kobiet. Jesteśmy w Krakowie na stadionie Prądniczanki przy ulicy Andrzeja Boboli. Na mecz pomiędzy gospodyniami AZS-em UJ Kraków a drużyną Akademii Piłkarskiej Orlen Gdańsk zapraszają Państwa Jak Wojciech i Mikołaj Wójcik. Już za chwilę pierwszy gwizdek tego spotkania, ostatniego spotkania dzisiejszego, a więc sobotniego. Jutro ta kolejka się zakończy absolutnym hitem w Katowicach, natomiast dzisiaj skupiamy się na tym, co pokażą nam Jagiellonki oraz zawodniczki z Pomorza. Ostatecznie sięgnie po końcowy triumf w Ekstralidze, może o tym za chwilę, bo szybka akcja Weroniki Wójcik, wybita teraz, piłka będzie w meczu drożny. Jakieś przepisy, jakieś schematy na stałe fragmenty. Zobaczymy. Na razie groźna kontra, bramkarka. Oby tak było i tym razem. No, na razie po tych kilku minutach nie ma żadnych konsekwencji, kontrowersji. Bardzo miło się patrzy na wyprowadzane właśnie w akcji przez Jagiellonki. Jesteśmy na prawym skrzydle i mamy 1-0! Otwarcie w tym spotkaniu! Aleksandra Nieciąg strzałem! Teraz z pierwszej piłki otwiera nam wynik w spotkaniu. Zasłużyły chyba Jagiellonki na to prowadzenie. Zdecydowanie zasłużone prowadzenie. Fantastyczna akcja środkiem boiska. Zmiana ciężaru gry, przerzucenie na prawą stronę i fantastyczne dośrodkowanie. O ile... Po prostu te faule. Ta piłka... No, za głęboko. Ta żółtą kartkę, że nie zgłosiła gdzieś tego, że nie położyła się na trawie. Miała być udzieloną pomoc medyczną i bez konsekwencji, a teraz jakikolwiek przypadkowy faul może ją tutaj wyeliminować z meczu i osłabić całkowicie zespół. Ale teraz inna ławka na boisku. No nie, tak. Zamieszanie, no i mamy strzał. Natomiast on wysoko nad bramką Karyny Klawis. Statystyki odnotowane, pierwszy strzał na bramkę. No szkoda, że piłka tutaj przy dwóch bramkach mogła się zachować moim zdaniem nieco lepiej. Natomiast dalej jest to bez dwóch zdań kluczowy punkt drużyny z Krakowa. Moja ocena, po prostu zawsze mnie to zastanawia. Teraz piłka nie zebrała się jednak odpowiednio do strzału Julia Mordel. Dobre to podanie, Włodarczyk teraz stanie przed szansą, by zagrozić bramce Klawis. No i to nie była dobra interwencja! To nie jest dobry czas Karoliny Klawis, bo powinna po prostu obronić w tej sytuacji. A tak dosyć nieoczekiwanie, mimo tego, że chwaliliśmy ostatnio Akademię Piłkarską z Gdańska. Mamy wyrównanie w tym meczu, Włodarczyk na 1-1. Nie wiem tego, natomiast wiem, że no będzie miała bramkarka UJ-u sama do siebie pretensje, bo no bo cóż, no takie strzały na treningu łapie pewnie 10 na 10. Zgadza się. Natomiast zawsze szkoda, że nawet ja w tym momencie gdzieś... Ale uwaga, bo UJ błyskawicznie odpowiada! Chwalona przez Ciebie Guzik zdobywa bramkę na 2-1, nie było absolutnie spalonego. Jeśli odpowiadać na takie bramki, jak przed chwilą mój odstracił, no to w taki sposób lepiej się nie da po prostu. Bardzo dobra sytuacja, no w tym momencie cały UJ bardzo szybko się podniósł z kolan. Pokazać się na meczu, zobaczyć jak ta kobieca piłka wygląda na żywo. Zobaczmy, co nam zaproponuje. Płaskie takie wygranie, dobra była ta piłka, nikt jednak... Będzie jeszcze rozgrywany w czerwcu. No wtedy z Gumolitu to będziemy mieć od razu saunę tutaj. Zapała, fantastyczna akcja, po raz kolejny Anna Zapała. Ten strzał jednak był zbyt słaby, by zaskoczyć Martę Michlewicz, ale dobra była ta akcja. Strony do pomocy wychodzi fajnie, a później to jakby czegoś brakowało. Teraz wyjście Karoliny Klawis, tym razem przyniesie on jakieś zagrożenie, no było bardzo groźnie, minęła się. No i się doczekały. Tak jest, mamy koniec pierwszej połowy, 2-1 prowadzą Jagiellonki, prowadzą zasłużenie.
Wracamy na drugą połowę spotkania pomiędzy AZS-em UJ Kraków a Akademią Łukacką Orlen Gdańsk. Będziemy mieli jedną zmianę w drużynie gości na boisku. Pojawi nam się z numerem 29 Weronika Tarnowska. Sanford, ja ją pochwaliłem, ty mówiłeś, że no tak nie do końca, a przed chwilą kolejna udana interwencja. Mieliśmy skomentować jedny, a już trzeba porozmawiać o drugim. Ależ teraz błąd Stanford, no i to będzie świetna szansa dla Oli. Nieciąg, dobry jednak powrót i no go wyzwolą Nieciąg. Także udowodniła nam tutaj, że pod tym niedokładne to podanie Julii Mordel. No i zobaczmy, może będziemy mieli szansę po drugiej stronie. Rozpędza się Włodarczyk, mamy uderzenie na bramkę. Tym razem jednak zabrakło precyzji i nad poprzeczką uderzyła mieszanie w polu karnym UJ-u, wyjaśniła, teraz wszystko smaza. Mamy kolejny pojedynek pomiędzy Sanford a Nieciąg. Dobre podanie do Zapały, jeszcze tam granie na skrzydle, ale teraz z kolei dobrze popracowały Jagiellonki. No i to może być szansa na groźną akcję. Ma tam miejsce Ola Nieciąg z prawej strony. Dobre to dośrodkowanie, ale przejęte po raz kolejny. Są takie dobre. Właśnie, żeby trochę tą akcję napędzić. Poczekała teraz Włodarczyk. Dośrodkowanie! Ależ to była doskonała szansa. Jednak spalony, odgwizdany przez panią arbiter. Ale to w końcu była ciekawa akcja i wypracowana. Dobrze, teraz naszła na tą piłkę Kimberly Sanford. Ona zdobywa bramkę wyrównującą 2-2. Czekaliśmy na coś ekstra ze strony tej zawodniczki, no ale o golu nie wspominaliśmy. A tu proszę, korzysta ze swoich warunków fizycznych Sanford i doprowadza do wyrównania 2-2. Chcieliśmy emocje i właśnie je dostajemy. My tego oglądać, czemu nie możemy też tego doświadczać? Na 20 minut gry, regulaminowego czasu gry przed nami. No nie przynoszą dziś te stałe fragmenty gry UJ-owi wymiernych korzyści. To było odrzucenie piłki, bo miała tą piłkę w rękach, była przy aucie, a piłkę wyrzuciła, więc może to był problem. Ależ teraz doskonała szansa dla Gdańska na to, żeby wyjść na prowadzenie. Preus! Ależ no, zabrakło tutaj szybkości w tej akcji. W polu karnym. A tak jak mówisz, no chaos niesamowity, totalny Armagedon przez chwilę był na boisku i jest. Zobaczmy, no kolejny raz, zamknięte w hokejowym zamku są. Toyota, ale tutaj dużo osób się z tym nie zgadza i trochę taki brak pewności. O, ależ mieliśmy teraz uderzenie Aleksandry Pleban, coś w stylu tego, co pokazała w Apelny Gdańsk. Miejsca do dośrodkowania, no i mamy to dośrodkowanie. Kto tą piłkę zbierze, czy będzie mieć uderzenie? No chyba to było uderzenie, natomiast który zmieni los spotkania, no zobaczymy, bo to na razie. Uwaga, to jest doskonała szansa! Zagrożone w bramce Klabis, dobre to dośrodkowanie, piłka jednak przechodzi nad poprzeczką, no i za chwilę rozpocznie grę Kowskiej. Ale to wycofanie, no po prostu beznadziejne do nikogo. No i szansa teraz się otwiera przed Akademią Piłkarską Gdańsk. Zblokowane jednak to dośrodkowanie i piłka. No i może tutaj będzie teraz kontra dla gdańszczan. Opanowała to wszystko Malinowska, chociaż nie, nie opanowała. I będzie teraz akcja na zwycięstwo, ale nie tak, nie można tak uderzać. No to było oddanie piłki do Klawis. Rewelacyjną okazję zmarnowała Marcelina Preus. Coś niesamowitego. Będzie miała taką czystą i 100% okazję, bo inaczej tego nazwać nie można. Może no ale może jeszcze teraz, zobaczmy! I mamy kolejne uderzenie, ale po raz kolejny w Klawis. I tym razem nie zawiodła bramkarka UJ-u. Coś niesamowitego, jakie mamy emocje w końcówce. No i tak jak mówiłeś, przemęczył to UJ, bo inaczej nie da się tego nazwać. To Akademia Piłkarska Orlen Gdańsk będzie wyjeżdżać z Krakowa z niedosytem. 2-2, tak nam się zakończyło to spotkanie, mimo tego, że gdańszczanki miały doskonałe szanse na to,
by jednak odwrócić w pełni losy tego meczu i wygrać.